Kilka dni temu ogłoszono bardzo ciekawe odkrycie z Polski. Mianowicie w Borkowicach w powiecie przysuskim odkryto nowe stanowisko ze skamieniałościami dinozaurów. Zarówno z ich tropami, jak i nawet z ich kośćmi. Co dotąd było raczej rzadkością. Kilka miesięcy temu nagrałem filmik o skamieniałościach dinozaurów z Polski. Jak było tam dobrze widać, większość ich skamieniałości na terenie naszego kraju to tropy. Szczególnie dużo pochodzi ich z terenów Gór Świętokrzyskich, czyli z województwa świętokrzyskiego i z południowej części województwa mazowieckiego. Pochodzą one z wczesnej jury, czyli mają około 200 milionów lat. To właśnie stamtąd pochodzi także nowe stanowisko w Borkowicach, w powiecie przysuskim. I tak dla jasności, jest to województwo mazowieckie, ale z tego co słyszałem, to nie jest już tak typowo mazowsze. To tak mówię, żeby ktoś się nie przyczepiał za bardzo. Ale wracając do tematu. W lipcu tego roku w Borkowicach na hałdzie pochodzącej z tamtejszej kopalni odkrywkowej Iłu paleontolodzy, dr Grzegorz Niedźwiecki i profesor Grzegorz Pieńkowski odnaleźli tropy dinozaurów. I to takie zachowane bardzo dobrze. A mówiąc bardzo dobrze, mam na myśli bardzo dobrze. Są to właściwie nie tyle same tropy, co odlewy tych tropów powstałe w naturalny sposób oczywiście. Są one zachowane trójwymiarowo i są bardzo... jakby to inaczej powiedzieć... Widać na nich wiele anatomicznych szczegółów, i to nawet takich drobnych jak ślady po łuskach na skórze tych zwierząt. Tak więc paleontolodzy stwierdzili, że to są najlepsze tropy dinozaurów z Polski, a zarazem jedne z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o wczesnojurajskie dinozaury. Są one bowiem porównywalne z takimi znalezionymi na Grenlandii, w Ameryce Północnej, w południowej Afryce czy w Chinach. Tamtejsze tropy są bardzo zróżnicowane. Pozostawiło je przynajmniej 7 gatunków zwierząt. Był to na przykład duży teropod, czyli duży drapieżny dinozaur, który pozostawił nawet 40-centymetrowe ślady. Są też tropy mniejszych teropodów. Są też tropy roślinożerców, różnych dinozaurów ptasiomiednicznych, prozauropodów, a nawet tropy, które prawdopodobnie pozostawiły zauropody. Są to zarówno tropy pozostawione przez biegnące zwierzęta, przez zwierzęta, które płynęły, czy też takie, które siedziały na ziemi. Mogą więc nam całkiem sporo powiedzieć o ich zachowaniach. By zachowały się w takim stanie, musiały zajść specyficzne warunki. Miejsce to znajdowało się te 200 milionów lat temu przy lagunie. Jej wody musiały się na krótki czas wycofać. Potem po tym wilgotnym podłożu chodziły zwierzęta, następnie podłoże wyschło, utrwalając na krótko ślady. Po tym schnięciu pozostały się nawet charakterystyczne spękania na skalę. W końcu wody laguny podniosły się, a osad przez nie przeniesiony pokrył ślady, tworząc ich odlewy. I właśnie te odlewy zostały odkryte. Jednak tropy dinozaurów to nie jedyne tamtejsze skamieniałości. Odkryto tam także ślady pozostawione przez skrzypłocze oraz pustki i odlewy kości kręgowców. Tymi kręgowcami były różne ryby, ale też zwierzęta lądowe, w tym dinozaury. I to może być nawet najciekawszy typ skamieniałości z Borkowic, ponieważ kości dinozaurów w Polsce są dość rzadkie. Tak jak mówiłem w tym filmiku o polskich dinozaurach, Tu się powinien wyświetlić. Kości dinozaurów z Polski są rzadkie i często niekompletne, więc albo nie można ich przypisać do konkretnego gatunku już znanego, nie nadają się też do opisania na ich podstawie nowego gatunku, albo też opisano takie nowe gatunki, tyle że z triasu i nie są to tak koniecznie dinozaury. Przykładowo smok czy silezaur to mogą być dinozaury, a mogą to być inne zwierzęta. Tutaj tak nie wiadomo. Tymczasem w Borkowicach są kości typowo dinozaurów,
i to całkiem dobrze zachowane, czego przykładem jest ta kość udowa dinozaura ptasiomiednicznego. No przyznajcie, piękna jest. Co jest ciekawe, to fakt, że te wszystkie skamieniałości zostały znalezione w naprawdę krótkim czasie, ponieważ stanowisko odkryto w lipcu, a dalsze prace trwały we wrześniu i w październiku. Tak więc było mało czasu, mało tam badano, a już odkryto setki tropów i wiele kości różnych zwierząt. Więc wraz z dalszymi badaniami z pewnością zostaną odkryte kolejne świetne okazy. Tak więc teraz będą tam trwały różne prace mające na celu zabezpieczenie tych skamieniałości. Też będą próby tego, by zapewnić temu miejscu odpowiednią ochronę. Póki co tam dalej jest kopalnia. No a w przyszłości może powstanie coś, dzięki czemu zwiedzający będą to mogli zobaczyć, jacyś turyści. Przykładowo jakiś geopark lub dinopark. Swoją drogą możecie napisać, co byście woleli. Swoją drogą, dotychczasowe materiały poświęcone właśnie stanowisku w Borkowicach, czyli artykuł naukowy, w którym wstępnie opisano to miejsce, a także prezentacje badaczy, są ogólnodostępne, więc link do nich zostawię w komentarzu i w opisie. Są one też napisane po polsku, także zachęcam do przeczytania. A nim skończymy ten odcinek, chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że obiło mi się o uszy, że Instytut Paleobiologii prowadzi zbiórkę, czy tam jest prowadzona zbiórka dla Instytutu Paleobiologii na zakup cennej naukowo kolekcji amonitów, tym razem z innego stanowiska, choć też pochodzącego z Polski, czyli z Łukowa. Tamto stanowisko już nie istnieje, dlatego te okazy, które były już zebrane, są tak cenne. No, to tak tylko mówię, bo stwierdziłem, że warto tą informację gdzieś przekazać dalej. Także może ktoś to też chce udostępnić. A w tym odcinku to już na tyle.